W tym wideo poruszę ciekawy problem, kiedy kandydat do pracy nie został zatrudniony, ponieważ nie przeszedł badań psychologicznych, które według niego nie były potrzebne, natomiast później próbuje jakoś racjonalizować postępowanie pracodawcy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia. No i przeczytam Ci zapytanie tego internauty i mojego widza. Dzień dobry, mam ponad 20 lat, pochodzę z okolic Rzeszowa. Odbyłem 3-miesięczny staż w jednej z firm lotniczych. Okazało się, że mam duże szanse na przyjęcie i dlatego aplikowałem tam o pracę. Po przejściu 2 rozmów kwalifikacyjnych, rekrutacyjnych dostałem ofertę pracy po odpowiednich badaniach. Okazało się, że przeszedłem wszystkie badania oprócz psychologicznych. Nie posiadam widzenia obuocznego, czyli przestrzennego, ponieważ mam ZEZA. Ofertę pracy anulowano, co było smutną i złą wiadomością. Natomiast chciałbym Pana zapytać, czy mogę pracować w firmie, w której znajdują się suwnice, ale ich nie obsługiwać. No, ponieważ badania, które przeszedłem, były na obsługę suwnicy, jednak pracodawca obawia się, że mogę wpaść na nią, jak ktoś inny będzie nią sterował. Zastanawia mnie też jedna rzecz, dlaczego mogę jeździć samochodem kategorią B oraz wiem, jak przejść przez przejście drogowe, ponieważ równie dobrze jak suwnice, jak w tę suwnicę, jak pod tą suwnicę mógłbym wpaść pod auto. Pytanie do Pana kieruję, ponieważ jest Pan ekspertem w tej dziedzinie, byłbym wdzięczny za odpowiedź. No, miły komplement z Podkarpacia, że jestem jakimś ekspertem. Natomiast tak odpowiadając na to pytanie, no oczywiście jeżeli pracodawca ma jakieś takie stanowisko pracy, gdzie nie są wymagane badania psychologiczne, no to teoretycznie, że tak powiem, można przejść te badania i zostać dopuszczonym do jakiejś innej pracy. Natomiast mówię, jak konkretnie te suwnice wyglądają, jak można pod nie wpaść, trudno mi powiedzieć. Natomiast odpowiadając już tak konkretnie na pytanie, te badania psychologiczne musiały być zlecone jako część lekarskiego badania profilaktycznego. Natomiast wynikać to musiało z jakichś narażeń na danym stanowisku pracy, czyli wskazania do wykonania tych psychotestów były. Natomiast trudno mi powiedzieć, dlaczego w tym przypadku pracodawca nie zdecydował się na zatrudnienie tej osoby. Być może miał jakieś inne plany, może w końcu chciał tą osobę zatrudnić na obsłudze tej suwnicy, i jakoś tam znalazł pretekst i uznał, znalazł pretekst w postaci tego ZEZA i uznał tą osobę jako mało perspektywiczną. No, smutna prawda, przynajmniej w stosunku do kandydatów, do pracy, to pracodawca decyduje, kogo będzie zatrudniał, a kogo sobie będzie nie zatrudniał. No i on jest odpowiedzialny za warunki BHP w firmie. Jeżeli miał przypadek, że ktoś z ZEZ-em wpadł mu pod tą suwnicę, trudno odmówić mu tutaj racji. Prywatnie tą wymówkę uważam za taką zwykłą ściemę, ale tylko pod warunkiem, że to orzeczenie lekarskie było pozytywne. No, uczciwie powiem, nie znam dokładnie tej całej sytuacji, aby się tak definitywnie wypowiadać, natomiast mówię, jeżeli ktoś mnie nie zatrudni, ponieważ mam pryszcza na nosie, czy tam powiedzmy jakoś z rozmowy kwalifikacyjnej wynika, że ja się komuś nie podobam, trudno, zabieram zabawki, idę szukać gdzieś indziej, prawda? Być może dlatego po 20 kilku latach w budżetówce w końcu zacząłem pracować na swoim i sam sobie jestem szefem, sam siebie zatrudniam. Natomiast mówię, motywy zatrudniania innych osób bywają naprawdę często, że tak powiem, różne. Decyduje jakieś tam pierwsze spojrzenie, pierwsze wrażenie i trudno nawet mówić o jakiejś racjonalizacji tej rzeczy. Także na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś podobną sytuację, to koniecznie skomentuj to wideo. Jak Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów, koniecznie dokonaj subskrypcji mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Linki są oczywiście po mojej prawej stronie, po Twojej lewej.
Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Także no, smutna prawda, chcesz czy nie chcesz, to pracodawca ma decydujący głos, kogo chce zatrudnić. No, natomiast weź jakoś spójrz pozytywnie na tą całą sytuację i po prostu potraktuj je jako swoje pierwsze doświadczenie na obecnym rynku pracy. Wiem, że na Podkarpaciu jest trudno, byłem na wakacjach, ludzie są, że tak powiem, pogodni, natomiast no, niezbyt to napawa optymizmem sytuacja na rynku pracy. No, nic na to nie poradzę. Natomiast jeżeli masz jakieś inne zdanie od mojego, po prostu napisz. No, trudno to potraktować nawet jako poradę z medycyny pracy. No, jest to jakaś porada ogólnożyciowa. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.